Cześć, z tej strony Freaks, a dzisiaj film o meteorze, właściwie o dwóch meteorach, ponieważ chcę wam pokazać różnicę pomiędzy meteorem F3 i meteorem F3. I nie pokażę wam tej różnicy, wiecie, grzebiąc przy statkardach czy siedząc w hangarze, tylko pokażę wam tą różnicę w praktyce. Ponieważ tak naprawdę latając meteorem F3, w większości czasu będziecie bardzo zwinną zwierzyną łowną, natomiast w Sea Meteorze poczujecie się jak myśliwy. Co mam na myśli? W meteorze F3 liczą się dwie rzeczy: przyspieszenie i zwrotność. Niestety nie jest to najszybszy jet, którego spotkacie na BR-ze 7-3. Jak widzicie, jego taka średnia prędkość, przy której podróżujecie, jest tak na poziomie 500-600 km na godzinę, co nie jest, powiedzmy, wartością, która pozwoli wam jakoś kogokolwiek specjalnie gonić. Natomiast macie zwrotność, która pozwala wam wciągnąć na przykład czterech przeciwników, którzy nie do końca ogarniają, że wystarczy, że jeden z nich się oddali od tego kotła i po prostu zmusi mnie do jakiegoś uniku i oni wszyscy wtedy spuściliby mi łomot. Zamiast tego wszyscy czterej zaczynają się ze mną kręcić i to daje mi jakąś tam nadzieję. Ponieważ po prostu meteor wśród jetów jest troszeczkę jak zero. Mianowicie jeżeli otaczający go gracze mają chociaż trochę mózgu, no to będzie wam ciężko, no po prostu wasza średnia prędkość i to, że ten jet nie należy do najszybszych, uniemożliwi wam jakiekolwiek działania ofensywne i to raczej szybsze jety, takie jak właśnie F2H czy MIGI 9 na przykład, będą dyktować warunki walki, chyba że zaczną się z wami kręcić. Kręcić, jak na załączonym obrazku, tutaj widzicie, że ten MD450B troszeczkę odleciał i no robi się coraz mniej przyjemnie, ponieważ już teraz oni nadal są mniej więcej w jednym manewrze, no teraz w tym momencie się z tego manewru urywają i ten MD450B postanawia wylecieć im przed celownik. Tutaj już się żegnałem z bitwą, ponieważ z lewej strony widziałem tego A2D, który jednak mnie olał i się rozbił w tym momencie, no i zostałem tylko i wyłącznie z MD450B, który, nie wiem, palec został mu chyba na przycisku spustu, nie mam pojęcia do kogo on strzela. I zamiast lecieć w prostej linii, to postanawia wyjść do góry i zginąć. Także to był mały pojedynek 1 na 4. Tak mniej więcej wygląda latanie meteorem, czyli kręcicie się i korzystacie z tego, że macie dobre przyspieszenie. Natomiast teraz przerzucimy się na mojego personalnego faworyta w tym porównaniu, czyli na Sea Meteora. Jest to samolot od który ma ten sam kadłub, natomiast ma dużo mocniejsze silniki. Wobec tego jest troszeczkę mniej zwrotny, natomiast energetycznie jest dużo, dużo lepszy. Tutaj widzicie, że osiągamy prędkość rzędu 600 na godzinę, ale na dwa razy większym pułapie. I ta różnica pozwala nam właśnie polować i pozwala nam dyktować warunki walki. Na początku uświadamiamy dla B29, dlaczego nie powinien tym latać samemu. Właściwie tak naprawdę latanie B29 to raczej smutne przedsięwzięcie. No ale whatever, ukróciliśmy mu ten smutek. No i widzicie, że w tym momencie wkraczamy w fazę polowania, czyli mamy SK-60. No i o ile w meteorze F3 głównym naszym przeciwnikiem będą samoloty przeciwnika, o tyle największym przeciwnikiem w Sea Meteorze będzie nasz własny samolot, ponieważ widzicie, że ten napis ekstremalne przeciążenie, no będziecie musieli się z nim zaznajomić, gdyż ten samolot lubi się łamać. Jeżeli nie latacie nim ostrożnie, to żeby nauczyć się Sea Meteorem, jakby trzeba wyrobić normę połamanych skrzydeł w tym samolocie i ja już ich mam wystarczająco dużo i teraz już w miarę nauczyłem się z tego samolotu korzystać, bo w tym samolocie ciężko jest zwolnić tak naprawdę. Musicie się naprawdę napracować, żeby z tym samolotem wypluć się z energii, ponieważ przyspiesza bardzo dobrze i trzyma energię również bardzo, bardzo dobrze i jeżeli lecicie koło 700, no to musicie
uważać, żeby po prostu tego samolotu nie połamać, ponieważ on połamie się w locie poziomym, jeżeli się zagapicie. Widzicie, że teraz lecę 750 i teoretycznie mógłbym zaatakować tego gościa, który jest pode mną, ale nie mogę. Ponieważ widzicie, że ekstremalne przeciążenia targają moje ekstremalne przeciążenia, bo w tym momencie wydałem z siebie dźwięk, który był czymś pomiędzy E i A. Ekstremalne przeciążenia targają moim samolotem, no i najprawdopodobniej skończyłoby to się złamanymi skrzydłami. Widzicie, że teraz tak samo, 700, no i muszę wysunąć hamulec aerodynamiczny i bardzo, bardzo uważać przy tym ataku. I to jest zabawne, że najlepiej, paradoksalnie, w Simeteorze walczyć z przeciwnikami, którzy są na waszym pułapie, ponieważ jesteście pewni, że macie nad nimi przewagę energii, albo wystarczy jeden zakręt i tą przewagę energii będziecie mieli. Natomiast jeżeli macie samoloty, które są pod wami, no to bywa różnie. Widzicie 820, no i w tym momencie muszę bardzo ostrożnie już dotykać swojego drążka. Nie. To zabrzmiało jak bicie Niemca po kasku. Bardzo ostrożnie ruszać myszką. Nie dotykać swojego drążka sterowego. No i A21 postanawia wylądować w glebie z jakiegoś powodu. No ale to tam jest miejsce A21. No i atakujemy SK-60. Jak widzicie, ani razu w tej bitwie nie byłem w defensywie. Chowamy hamulec, wychodzimy do góry. Trzymamy cały czas tak naprawdę maksymalną prędkość Meteora F3, a wspinamy się i to dosyć intensywnie manewrujemy. Natomiast Meteor F3 o podróżowaniu w prostej linii z taką prędkością to może najwyżej pomarzyć, a my tutaj tak naprawdę wcinamy się w tym przeciwnika. No i eliminujemy wszystkich, którzy wejdą nam w drogę. To widzicie, że jest również drugi Sea Meteor. Nie bez powodu kiedyś ten samolot był nazywany przez graczy Sea Jesusem. I uważam, że nadal jest bardzo, bardzo wartym wybadania samolotem. Tutaj prawie się rozbiłem o spadającego Med-262. To by było bardzo, bardzo zabawne. Ale na tym skończymy dzisiejszy film. Także to były Meteory i tak jak mówię, jeżeli chcecie się polatać sobie Meteorami, bardzo polecam Sea Meteora F Mark III. Zwykłym Meteorem też można się pobawić, natomiast będzie to inny rodzaj zabawy. Czołgiem i do usłyszenia.